Także jak to można potocznie powiedzieć, jak ja to zawsze mówię, siemka, siemanko, siemaderko, jesteśmy w... A nagrywa? No możesz pomachać do kamerki. Możesz pomachać do tej kamerki. No ja dzisiaj na dwie. No ja i nie nagrywanie. No i z Tomeczkiem się wybraliśmy na przejażdżkę. Głupi jak zawsze. Chcemy sobie postawić takie dwa domki jak tutaj. Jeden dla ciebie, drugi dla mnie. Tak, i ty mieszkasz w jednym, ja w drugim. Ale to by było, wychodzisz za płotem. Maciej, jedziesz? Dobra, jadę. Gdzie jedziesz? Z Tomkiem. Nie, to by było inaczej. Odpaliłbyś motocykl, by było brum brum. I szybko słychać, jak coś drepcze po schodach. A ty, też mi się podobał, ale ja chyba nie pójdę, bo wczoraj odpalałem Disneya i w Disneyu widziałem w polecanych opcje decydujące starcie, a pod spodem napis coś tam Romulus, czyli podejrzewam, że za tydzień, dwa tygodnie będzie na Disneyu. No, oj tak. Teraz to nie wyjdzie w kinach, to na streamingu jest po niecałym miesiącu. To się, kina się już nie opłacają w ogóle, totalnie. To nie jest pieniądz. Naprawdę już te ceny tak opuszczają, żeby tych ktoś chciał podnieść, nie? No. Ale kurde, nie oszukujmy się, teraz 20-30 zł, co to jest? W sklepie kurde 200 lekką ręką wydajesz. A co, jesteś fanem Obcego? Ale nic mi nie mów przecież. Ja Obcego oglądałem już 20 parę razy. I co chwilę wracam do pierwszych czterech części. Zarówno Obcy, jak i Predator, nie? Dźwięk twojego motocykla kojarzy mi się z dźwiękiem, był taki w Gwiezdnych Wojnach, epizod pierwszy, był taki wyścig w kanionie takich ścigaczy latających i był taki jeden z takimi wielkimi właśnie silnikami z przodu, jak do głównego bohatera podlatywy, był taki... No. O, ja mam jeszcze możliwość otwarcia wentylacji. Następnym krokiem po południu, jakby mnie jechać, to jest ta kamizelka chłodząca, nie? Jak jedziesz, no właśnie, to ty, ale z tą kamizelką jak jedziesz, jest fajnie. Fajnie. Nie jesteś mokry. Właśnie to jest najśmieszniejsze, że mokry nie jesteś. Tak. Mokre może miałem tylko troszkę tu na pasie brzucha, gdzie był inny materiał i tylko tyle, a reszta cała tu wzdłuż, plecy, wszystko inne, nie było mokre. A ona ma tą nową maszynę z tym, nie wiem czy słyszałeś o takim systemie, bo teraz Honda, no nie, Honda wprowadziła automaty, nie? I opatentowała je. No i teraz Honda wprowadziła znowu coś nowego. W dwóch maszynach, właśnie w Hondzie CB650R i chyba 650RR, czyli tej takiej, tamta to jest naked, a ta druga to jest ścigacz. Wprowadziła system o nazwie E-Clutch. Co to jest? To jest E-sprzęgło. Aha. Inaczej, to nie jest automat. Tam będziemy w lewo przez park, nie? Tak. To nie jest automat, masz normalnie, normalnie masz sprzęgło, nie? No. Wszystko tak jak w normalnym motocyklu? Tylko nie musisz go używać. No stoisz bez sprzęgła, wciśniesz sobie jedynkę i motocykl ci nie jedzie, jesteś jak na automacie. I zmieniasz do góry i na dół bieg bez sprzęgła.
Sprzęgła używasz tylko po to, żeby wcisnąć i wrzucić neutral. I on tak jak ja, ma jedynkę wrzuconą i on nie jedzie. Dodasz gazu i jedzie. No. No. Ja nie mam sprzęgła. Ty nie masz sprzęgła, ty masz automat. Tak. No, bo rozumiem, że tamte montują do takich jak ja, czyli bez automatu, ale montują normalnie, że ja mogę te przełożyć. Tak, tak. Inaczej, możesz tego używać, ale nie musisz. Takie no... No, już wolałbym taki patent, jak ty masz. No. Jeżeli już całość po prostu, kurwa, a taki no drabnianie się, kurwa, na tamte. Ja pół na pół, nie? No. No, ale wiesz, tam jest to, czego ja nie mam. Możesz wcisnąć sprzęgło, zrobić przekazówkę podczas jazdy. No. Widać, ewidentnie kogoś to bolało i tą jedną rzecz musiał dorzucić. O, motorek za tobą. No. I ten, już ci mówię. I on miał na kufrach po boku srebrny napis. Ja myślałem, że policja, siemano. A chciałbyś bardzo testy takie? A on miał napis Polska. I z przodu na szybie, na też Polska. Ja mówię, ty, tu jakby policja tutaj i tak mówię. Tak, nie? Polska, no. I ja mówię, ty, policji, ja mówię, ten tak się przyglądam. Ty, Polska, mówię, ale troll. Mówię, ja pierdzielę. Wiem. Spok. Ja se dam radę. Nie. A tu uważaj, uskok. Ale tędy wyjechać wyjedziesz, takie kółko zrobimy. Ja, i tak wiem, to akurat wiem, i to w prawo teraz. Tutaj uważaj, bo jest... O, właśnie. 3 cm na ścieralnię. Jedzie dwóch po Bydgoszczy. Kierunek wyłącz. A ten gwar to w końcu niszczą, nie niszczą, usuwają. No. Ty, czy on czasem pod prąd nie wali? A, jest przekreślony. No. Nie, bo tak zgłupiałem, wiesz? A bo tu jest zamknięte. No, właśnie masz odpowiedź, właśnie po to przyjechaliśmy. O, ja cię. Lecimy. To również dziękuję i miłego. Na razie, ho.